Miałam, Boże drogi, gdzie ja jestem? Wszyscy się zwracają do mnie per ksiądz, ja nie jestem księdzem. Z zawodu jestem muzykiem i trenerem piłkarskim. Jestem bratem zakonnym. Przez 6 lat wzięłam jeden ślub kościelny. Chrztów mieliśmy około 1500 chyba. No, Meksykanie mają dzieci już w wieku 15-16 lat. Praktycznie każdego, którego się spytasz tam, nie ma stałej rodziny. Wiele dzieci nie zna swojego ojca czy matki. I myśmy tego chłopca przyjęli. On spał w budzie na podwórku, w psiej budzie, dlatego że po prostu go tam ojciec nie mógł znaleźć. Siedem na 10 dzieci w Meksyku doświadcza w swoim własnym domu przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej. Nie ma jakichś szajek narkotykowych na wielką skalę. Kartel zdecyduje też, co możesz uprawiać na swojej własnej ziemi. Więzienia niestety na Kubie są przepełnione. No, dziewczynki są niżej w społeczeństwie. Jak taka dziewczynka chce się uczyć, studiować, to ona we własnej społeczności jest traktowana jako wyrzutek. My dostępu do edukacji nie mamy, bo to jest też takie założenie właśnie systemowe, żeby Kościół nie miał dostępu. Więc jedyny moment, kiedy dziecko może być dzieckiem, jest kiedy? Kiedy idzie do szkoły. Niektórzy dochodzą do wiary, dochodzą do tego, że istnieje Pan Bóg. Bo różaniec tam jest bardzo, bardzo popularny, jeśli to wolno nazwać popularny. Meksykanie żartują, że w naszym kraju nawet satanista czci Matkę Bożą z Guadalupe. Dysproporcje pomiędzy bogatymi a biednymi są niesamowite. Czyli spłacają taką pralkę na przykład przez 10 lat. Już po tych 2 latach w tym Meksyku to wreszcie mogę powiedzieć, że nic nie rozumiem.